W obecnym systemie profesjonalne kluby sportowe finansowane są z budżetów samorządów. Chcemy to zmienić. Oczywiście nie jesteśmy przeciwnikami aktywności fizycznej. W dalszym ciągu dopuszczamy możliwość finansowania przez samorządy sportu amatorskiego czy obiektów sportowych. Jedyne, z czego chcemy zrezygnować, to sponsorowanie sportu zawodowego, który jest w stanie utrzymać się sam. Samorządy mają multum innych wydatków. Muszą zająć się infrastrukturą, pomocą ludziom poszkodowanym na ich terytorium, zapewnieniem przyszłości naszym dzieciom, postawianie żłobków, zapewnienie komunikacji miejskiej czy mieszkań socjalnych. To są te zadania samorządów, na które należy przeznaczać pieniądze. Kluby sportowe, które mogą utrzymać się same z biletów, z gadżetów, z wpłat kibiców, naprawdę nie należą do kompetencji samorządów. Rozwiązanie, które postulujemy, pomoże wszystkim. Po pierwsze, samorządy zdobędą więcej pieniędzy na wszystkie wymienione wcześniej cele. Po drugie, podatnicy mieszkający na ich terytorium będą mieli lepiej zapewnione te usługi. Po trzecie, włodarze klubów będą mogli skupić się na sporcie, a nie na zabieganiu o fundusze publiczne. Po czwarte, zyskają na tym sami kibice. Gdy staną się oni głównym źródłem finansowania klubów, cała uwaga skupi się na nich i na zapewnieniu im jak najlepszej rozrywki sportowej. Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym rozwiązaniu? Kliknij link poniżej.